Witaj. Napiszemy teraz pierwszy projekt, który faktycznie coś automatyzuje. Tutaj na pulpicie mam folder do zmiany i tutaj jest mnóstwo plików. Jeżeli kiedykolwiek odzyskiwałeś dane z jakiegoś uszkodzonego dysku, to mniej więcej tak mogły one wyglądać. Jeżeli nie masz dostępu do faktycznych nazw czy metadanych plików, ewentualnie z innego powodu mamy do czynienia z takim oto właśnie nieporządkiem. Teraz tak. To, czego szukamy, to pewien ważny plik TXT. No ale nie chcemy wszystkich plików TXT otwierać, bo zobaczmy w ogóle pliki TXT tutaj. Po typie posortowałem. Tutaj mamy pliki TXT, no i jest ich przede wszystkim bardzo dużo. Po drugie, nie chcemy sprawdzać wszystkich, bo niektóre, jak mają 2 MB, to prawdopodobnie tak naprawdę nie są plikami tekstowymi, tylko tak zostały tutaj zapisane. No i przede wszystkim ten, którego szukamy, wiemy, że ma rozmiar poniżej megabajta, dajmy na to. I naszym celem w takim razie jest przejść do tego folderu do zmiany Pythonem, wyciągnąć wszystkie pliki TXT poniżej 1 MB i nadać im nazwy 001, 002 i tak dalej, zmienić im nazwy. Dzięki temu będziemy mogli to łatwiej gdzieś czy skopiować, czy po prostu przeglądać. Ok, spróbujemy wszystko zrobić paflibem. Niekoniecznie wiadomo, czy się uda, ale spróbujemy. From paflib import paf. Tutaj z tyłu mam otwartego IPythona, więc będziemy mogli sprawdzać, jak niektóre rzeczy się przy pomocy tej biblioteki zachowują. Spróbujmy na przykład stworzyć taką ścieżkę, bo chcemy wziąć wszystkie pliki TXT. Weźmy sobie jakiś plik.mp3 przykładowo. Podpiszmy to do czegoś. I teraz zobaczmy rozszerzenie pliku. To jest sufiks i to jest .mp3, więc jedną z metod sprawdzenia, czy mamy do czynienia z plikiem tekstowym, jest przejść po każdym pliku w folderze i sprawdzić, czy p.sufiks równa się txt. Tutaj jest to false. Jeżeli byśmy zmienili tutaj txt, to teraz będzie to true. Jest to jedna z opcji, ale wtedy niestety idziemy po każdym pliku, tak? Tutaj od góry do dołu po każdym, po docx-ach, po PDF-ach i odrzucamy te niepotrzebne. A jak pamiętasz, przy pomocy biblioteki blob możemy po prostu wyciągnąć tylko pliki tekstowe przy pomocy biblioteki glob. Zobaczmy. W takim razie potrzebujemy ścieżki do tego, do zmiany. Tutaj. Weźmy p równa się paf. Tutaj R na początek, na wszelki wypadek, to znaczy RAW, czyli ścieżka surowa. Bierzemy w ten sposób i zobaczmy przy pomocy globa, czy uda nam się wyciągnąć wszystkie pliki TXT. Mamy jakiś generator. Jak wiesz, każdy generator możemy zamienić na listę. Spróbujmy to zrobić. p.glob na ten sposób. I teraz mamy wszystkie pliki tekstowe, dokładnie to, co chcieliśmy. Czyli tego możemy użyć. Wcześniej zrobiliśmy jeszcze to. Oczywiście normalnie moglibyśmy zasugerować użytkownikowi, by podał ścieżkę, ale to jest u nas, chcemy to uruchomić jednorazowo, więc wystarczy nam to w ten sposób. List of TXT files i tu będzie to, co pisaliśmy wcześniej, czyli p.glob, a najlepiej zamienione to na listę. Ok, już mamy listę plików TXT. Zobaczmy, jaką listę. Jest to lista pełnych ścieżek do nich. Teraz chcieliśmy mieć licznik. Niech on idzie sobie od 0 lub od 1, to nie jest ważne. I teraz po każdej ścieżce idziemy. For path in tej liście list of txt files. I teraz
Powiedzieliśmy na początku, że nie chcemy sprawdzać plików, które są ponad megabajt. Zobaczmy, jak sprawdzić, czy jaki rozmiar ma plik. Tutaj na początku mamy ten plik, on ma 1 kilobajt, a dokładnie tutaj 216 bajtów, czy tutaj mamy to napisane. Weźmy ten plik, jeżeli się go uda jakoś ładnie zaciągnąć. Zobaczmy, jaką to jest lista nasza. Weźmy L od 0. L od 0 to jest taki plik, czyli 0AY. Możemy do niego przejść. 0AY. Tutaj. Ma 30 kilobajtów, dokładnie 30569 albo 768 bajtów. Zobaczmy, czy uda nam się to wyciągnąć. Windows Path ma takie coś jak stat. I to jest dokładnie tutaj 30569 ST Size, czyli my chcemy sprawdzić dokładnie ten atrybut. Ok, w takim razie możemy sprawdzić if path.stat i teraz ta część ST Size. I czy ona jest większa od 1024 razy 1024? Jeżeli tak, to pomijamy ten plik. Nie interesuje on nas. To jest 1024 to bajtów, to jest kilobajt, razy 1024 to jest megabajt. OK. I teraz, jeżeli już mamy taki plik, który chcieliśmy, bo już teraz właśnie taki mamy, to chcemy odliczać 000, 001 i tak dalej. Jak to ładnie zrobić? To w stringu po prostu mamy, czy tak jak i równa się 0 zamienimy na string, to możemy to uzupełnić zerami z lewej strony i teraz tutaj trójka na przykład i mamy 3 zera. Podobnie gdybyśmy tu wzięli 12, to byśmy mieli 0, 12 i tak dalej. Czyli zeros fill uzupełnia zerami z lewej strony. To bardzo dobrze. W takim razie nasza nazwa to będzie str od i zfill trójka. OK, chcemy albo to wszystko przenieść do osobnego folderu, albo zachować to właśnie w tym. Jeżeli nie mamy żadnego 000001, to możemy to zachować jak najbardziej tutaj, więc to od nas zależy, gdzie byśmy chcieli to dać. Możemy wszystkie przenieść do po zmianie na przykład. I teraz musimy określić ścieżkę docelową, target. Będzie to path. I teraz co my chcemy? Chcemy tak naprawdę ścieżkę, którą mieliśmy, zakończyć na tym miejscu. Tak? Zobaczmy, jak to zrobić. Mamy przykładowo L od 0. Zamieńmy to na string. I teraz będziemy mogli splitować po tym znaku, czyli możemy zapisać kropka split w ten sposób. I my chcemy bez ostatnich dwóch elementów, czyli weźmiemy sobie z listy w ten sposób i to wszystko chcemy joinować do jednej ścieżki, tak? Coś takiego, zobaczmy. To jest kropka join w ten sposób. Jeszcze chcemy ukośniki dodać. Mamy to, tak? Czyli chcemy mieć taką oto ścieżkę. Do tego dorzucamy dwa ukośniki. Do tego dorzucamy nazwę po zmianie. Możemy tutaj nawet po zmianie. Później znowu dwa ukośniki. Teraz ta nazwa z zerami 001, 002 i tak dalej. Zeros. I na końcu oczywiście .txt. W ten sposób pozbyliśmy się tego folderu oraz tej faktycznej nazwy i przejdziemy do innego folderu z inną nazwą. Tutaj nie ma L od 0. To jest akurat prawda, bo idziemy pętlą for po pafie, więc tu będzie po prostu paf. OK, no i zostało nam z biblioteki
path, czyli w ogóle na pathie, na ścieżce, wykonać zmianę nazwy rename, bo tak naprawdę przerzucenie gdzieś pliku, a rename to jest dokładnie to samo, wrzucamy go do targetu i za każdym razem, kiedy przeniesiemy plik, chcemy zwiększyć liczbę tutaj o 1, czyli okej, jak się nie pomyliłem, to powinno wszystko zadziałać, czyli wszystkie pliki TXT stąd powinny zostać wyrzucone, przeniesione do tego folderu i powinny być ładne nazwy 001, 002, ale żaden plik nie powinien się pojawić w miejscu docelowym, który ma więcej niż 1 MB. Zobaczmy. Spróbujmy to uruchomić. Okej, coś się stało, są jakieś pliki. Tutaj plików TXT-owych nie ma, czyli wszystkie zabraliśmy, z wyjątkiem tu był jakiś plik dużych plików. Tutaj. I tutaj mamy nasze pliki TXT w odpowiednich nazwach, jest ich 510 i tylko małe pliki, możemy zobaczyć największy rozmiar takiego pliku, 956 KB, a więc się udało. I w ten sposób zautomatyzowaliśmy zmianę nazw wielu, wielu plików. Oczywiście są programy do zmiany nazw wielu plików, na przykład Kdename w środowisku KDE na Linuxie. Na Windowsie bez problemu możemy użyć Tutorial Commandera, Unreal Commandera. Natomiast no już nie będzie można zrobić tej kwestii z tutaj 1 MB. Są i programy do tego, ale jeżeli byśmy chcieli jeszcze bardziej to uspecyfikować, no to właśnie warto zamiast ręcznie wszystko robić, czy coś dostosowywać, to napisać sobie taki prosty skrypt. Ok, w tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do następnej.